Na trzy kolejki przed końcem rundy wiosennej w czwartej lidze piłkarze Gryfa Słupsk podejmowali na własnym stadionie lidera rozgrywek Gdanie Gdańsk. Rywal już zapewnił sobie awans do trzeciej ligi i kolejne mecze nie mają już dla niego tak dużego ciężaru gatunkowego. Dla słupszczan liczy się natomiast postawa w każdym kolejnym spotkaniu. Każdy punkt daje zawodnikom satysfakcję i o każdy walczą jak o życie. Nie inaczej było także w spotkaniu z Gdanią. Początek starcia należał jednak zdecydowanie do przyjezdnych. Już w drugiej minucie napastnik gości Maciej Gorwa zdecydował się na strzał sprzed linii pola karnego. Dobrze jednak zachował się słupski golkiper Maciej Gołojuch, który zapobiegł utracie gola. Kilka chwil potem, w szóstej minucie, Gdania już prowadziła 1-0. Po składnej akcji rywale Gryfa znaleźli się w polu karnym. Tam głową piłkę zgrał Bartosz Zalewski, a z kilku metrów do siatki trafił Michał Gajewski. I to nie był koniec, bo już w następnej akcji Paweł Deja podał pod słupską bramkę, ale tam z bliska nie trafił do siatki Mateusz Borowski. Pierwsza odpowiedź Gryfa nastąpiła w 11 minucie. Tuż przy słupku strzelał Fabian Słowiński, ale Mateusz Machola, bramkarz Gdanii, skutecznie interweniował. Gryf od tej chwili przejął inicjatywę. Drogi do bramki Gdanii szukali Patryk Dąbrowski, Tomasz Piekarski i dwukrotnie Oskar Zieliński, ale dobrze spisywał się bramkarz gdańszczan. Gryf jednak doprowadził do wyrównania. W 40 minucie dobry okres gry słupszczan zakończył się golem. Precyzyjnym strzałem z dystansu tuż przy słupku popisał się boczny pomocnik Maciej Gregorek i na przerwę piłkarze schodzili z remisem 1-1. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy niecelnie główkował Gryfita Maciej Kozakowski. W 58 minucie widzieliśmy kolejną składną akcję słupszczan. Zieliński zagrał do Piekarskiego, a ten do Tomasza Prusaczyka, który uderzył z pierwszej piłki w kierunku dalszego słupka bramki Gdanii. Niestety minimalnie się pomylił. Gryf miał inicjatywę przez całą drugą połowę, ale tuż przed końcem meczu nie ustrzegł się błędu. W 89 minucie w zamieszaniu w polu karnym piłkę do własnej bramki skierował Maciej Kozakowski. Gryf jeszcze szukał szansy na wyrównanie, ale nie udało się to po rzucie wolnym Tomka Piekarskiego, gdzie główkował Oskar Zieliński. Gdania wygrała więc w Słupsku 2-1. Tak spotkanie oceniał Grzegorz Bednarczyk, szkoleniowiec Gryfa. Szkoda, bo w ostatnich minutach spotkania to bardzo boli, bardzo boli. Chłopacy zostawili dzisiaj dużo zdrowia, podliśniliśmy się z niekorzystnego wyniku 0-1. Myślę, że pokazali swoje umiejętności, stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji i tak naprawdę to chyba my byliśmy troszkę bliżej strzelenia tej drugiej bramki. Aczkolwiek, no mówię, no mecz jest meczem, zespół z Gdanii, który zajął pierwsze miejsce, zdobył awans do trzeciej ligi. Myślę, że to był zespół w tej naszej lidze chyba najlepszy i dlatego należą im się gratulacje. Gryf zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli. W kolejnym spotkaniu zmierzy się w Gdańsku z wiceliderem Jaguarem.